Dzień dobry, Mateusz Furt, firma Inblock. W tym krótkim wideo chciałbym opowiedzieć o zaletach stosowania kalkulatora do sprawdzania poprawności wykonania otworów służących do iniekcji naszej rysy w pękniętym betonie. Żeby tego dokonać, trzeba znać grubość tego betonu, odległość od rysy, w jakiej rozpoczęto wiercenie i kąt, pod jakim wywiercono otwór. Także mam tutaj wywierconych kilka otworów i teraz sprawdzimy sobie, który z nich jest wykonany prawidłowo. Zmierzmy kąt. Ten otwór wykonałem w odległości 18,5 cm od powierzchni rysy pod kątem. Chwila. Mierzymy. Pod kątem 70 stopni. Jak widzimy, ten otwór nie ma szans przeciąć naszej rysy nie tylko w połowie grubości betonu, ale w ogóle jest wykonany nieprawidłowo. Natomiast ten otwór wykonałem w odległości 10,5 cm od powierzchni rysy, pod kątem 45 stopni. I wiem z kalkulatora, że przetnie mi on beton w jego połowie grubości idealnie w rysie. Jest to prawidłowo wykonany otwór. Również ten otwór wykonany w odległości 6 cm od naszej rysy pod kątem 60 stopni. Przetnie naszą rysę w połowie grubości betonu. Również ten otwór jest wykonany prawidłowo. Natomiast z tej strony wykonałem otwór w odległości około 5,5 cm od powierzchni rysy pod na tyle ostrym kątem, że proszę zobaczyć, że w zasadzie paker prawidłowo zainstalowany przetnie rysę. Czyli można powiedzieć, że tkwi w ślepym otworze. Gdybym paker zainstalował trochę płycej w tym otworze, no to owszem, żywica z niego wypłynie, natomiast przecina tę rysę na tyle płytko względem powierzchni betonu, że nie mamy szans na prawidłowe rozprzestrzenienie się żywicy wewnątrz rysy. Prawidłowe wiercenie otworów jest kluczem do sukcesu w iniekcji ciśnieniowej, a kalkulator umożliwiający sprawdzenie poprawności wykonania otworów jest jednym z narzędzi, które naszą pracę na budowie mogą ułatwić. Serdecznie zachęcam do korzystania z tego narzędzia. Mateusz Furs, firma Inblock. I'm not afraid to die.